Dzień dobry Państwu. Paweł Czyż, rzecznik prasowy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin. Dzisiaj mamy środę 10 października do końca kampanii 2 dni, a my niestety spotkaliśmy się z nielegalną cenzurą prewencyjną ze strony Poczty Polskiej. Ponieważ pod koniec września nasi kandydaci, niektórzy, zlecili doręczenie do Państwa druków bezadresowych. Chodzi tutaj o prezesa Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, doktora Bogusława Rogalskiego w Ostrołęce oraz naszą kandydatkę w okręgu bielsko-bialskim do Senatu RP Monikę Sochę-Czyż. Okazało się, że mimo zawartej umowy, mimo opłacenia doręczenia Państwu ulotek wyborczych naszych kandydatów, Poczta Polska do tej pory w wielu miejscach tych druków nie doręczyła, oczekując najwyraźniej na ciszę wyborczą. No jest to skandaliczne postępowanie. Jeżeli chodzi o okręg Bielsko-Biała, w którym kandyduje Monika Sochę-Czyż, do tej pory nie doręczono 19 387 ulotek, głównie w gminie Czechowice-Dziedzice oraz w Bystrej. Proszę Państwa, to są metody, które szkodzą polskiej demokracji. No, przypadkowo okazuje się, że na przykład w okręgu wyborczym w Bielsku-Białej do Senatu kandyduje były dyrektor regionalnej Poczty Polskiej. W związku z tym chcielibyśmy, aby dobre imię oraz prestiż Poczty Polskiej nie był nadużywany, żeby Państwo mieli okazję zapoznać się z programem wyborczym, z naszymi poglądami kandydatów, którzy przecież otrzymali Państwa poparcie, zostali zarejestrowani, powinni mieć równe szanse w stosunku do kandydatów i obozu rządzącego, jak i opozycji. W związku z tym nie dosyć, że media publiczne milczą na temat kandydatów Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin do Senatu, co samo w sobie jest zastanawiające, to jeszcze Poczta Polska prawdopodobnie postanowiła zaimplementować do Polski standardy białoruskie. Otóż mówimy temu nie. Wydaje nam się, iż brak doręczenia w Czechowicach-Dziedzicach oraz w Bystrej ulotek wyborczych Moniki Sochę-Czyż narusza artykuł 249 kodeksu karnego i w związku z tym jutro w czwartek, na dzień przed końcem kampanii wyborczej, wpłynie do lokalnej prokuratury zawiadomienie o popełnieniu, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. No proszę Państwa, trzeba powiedzieć jasno, wybory to jest święto demokracji. Państwo powinniście mieć maksymalnie dużą wiedzę o naszych ewentualnych reprezentantach w parlamencie. Dlatego wszelkie tego typu przejawy cenzury powinny być natychmiast likwidowane. Chodzi generalnie o kilka rzeczy. Po pierwsze, to objęcie Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin prawie pełną cenzurą w mediach, zarówno publicznych, jak i opozycji, związanych z opozycją, prawda? Więc zostaliśmy objęci pełną cenzurą również w depeszach Polskiej Agencji Prasowej.